Okres świąt to doskonały czas na robienie sobie przyjemności. Nie tylko poprzez dawanie prezentów, ale również poprzez dzielenie się emocjami. Doskonałym nośnikiem do przekazywania emocji jest tradycyjna kartka pocztowa. Kartka, która sięga swoją tradycją już do starożytności, tak naprawdę. U nas w Europie pojawiła się około XV wieku. Na tabliczkach drewnianych wysyłaliśmy sobie życzenia noworoczne. Ta tradycja rozwinęła się dosyć bardzo szybko i głęboko ze względu na zakres i możliwość przekazywania tych informacji. Doskonałym do tego nośnikiem jest kartka, tradycyjna kartka pocztowa, która jest pewnym synonimem związanym z Pocztą Polską. Ta tradycja, pomimo że zanika, jest dalej kultywowana i podtrzymywana i przenieśliśmy ją trochę do świata wirtualnego, ale tylko po części. Kartkę możemy wysłać bezpośrednio ze swojego komputera, nie wychodząc z domu, nie wychodząc ani po znaczek, ani do skrzynki pocztowej. Wystarczy to zrobić z własnego komputera, a kartka w sposób fizyczny w kopercie trafi do naszego odbiorcy. Myślę, że to, co chyba kluczowe w tym produkcie od wielu lat, to to, że największą przyjemność sprawiamy tym, którzy te kartki otrzymują. Przyjemność jest oczywiście wysyłania, ale największa przyjemność jest dla tego, który to odbiera. Drugie rozwiązanie, możliwość kupienia i zrobienia swojego własnego znaczka pocztowego, wykorzystując grafikę świąteczną własną, bądź korzystając z tej, która jest udostępniona w galerii na naszej platformie. Znaczek, wiadomo, służy i do wysyłania korespondencji, ale również do naklejania na kartki pocztowe, które chcemy własnoręcznie podpisać, własnoręcznie napisać życzenia. Jest to taka bardziej indywidualna forma wysyłania życzeń i przekazywania swoich emocji w tym okresie świątecznym. Obydwa produkty, jak i neokartkę, jak i neoznaczek, udostępniamy na platformie nvelo.pl. W trzech krokach tak naprawdę możemy samodzielnie stworzyć swoją własną kartkę, bądź swój własny znaczek, zapłacić, wydrukować znaczek, bądź kartka zostanie wydrukowana i dostarczona za naszym pośrednictwem do odbiorcy.